Mój kumpel poznał ostatnio niezłą dziewczynę, powiedzcie mi. Jak trzeba być pojebanym, żeby sobie wycinać brwi tylko po to, żeby je później znowu malować kredką? Ona jest, słuchajcie, cała taka sztuczna. Powiedzcie mi tak szczerze, komu się to podoba? Ja nie wierzę, że tyle silikonu nawalił lekarz medycyny w gabinecie medycyny estetycznej. To musiał być praktyker albo Castorama. I bądź później, człowieku, przy takiej kobiecie dżentelmenem. Powiedz jakiś komplement. A, ładny nosek. A to tam, nie mój. A te łóżka, to tam, promocja z podbródkiem była. A ten biust, szukaj dalej. Pośladki zimno, zimno. No to co masz swojego? Torebkę. I ten mój kumpel pyta mnie, co ja o niej sądzę. I co ja mam powiedzieć kumplowi, który jest zakochany po uszy? No stary, no dziewczyna, no... No dziewczyna, no... Sympatyczna. To jest chyba najgorsze, co można powiedzieć o kimś. Ktoś jest sympatyczny, sympatyczna. Powiedzieć o facecie sympatyczny, skraca jego penisa o 5 centymetrów. A ten Marcin Zbigniew Wojciech, jaki jest? No, taki sympatyczny facet, no sympatyczny, poczucie humoru, no sympatyczny. No i zostało już jakieś 15 centymetrów. Ale na szczęście ten mój kumpel zerwał z tą sympatyczną dziewczyną i mówię, stary, zasługujesz na kogoś lepszego, to była tempa dzida. Po 2 tygodniach wrócili do siebie. Od tej pory nie powiem złego słowa na dziewczynę mojego kumpla. Zdradziła mnie z szefem. Ale jest sympatyczna. I tu teraz przypomina mi się moja była dziewczyna z UJ-u. Powiem wam, że to była... przesympatyczna kobieta. Ona emanowała sympatią. Ona tak naprawdę miała tylko jedną wadę. Lubiła dużo mówić, drogie panie. Każda z was lubi dużo mówić, tylko ona robiła to w najmniej oczekiwanym momencie. Czyli podczas seksu. I to, wiecie, nie były takie zwykłe, standardowe, jak każdy, nie? Typu, ja, Klaus, schnell, raus! Nic z tych rzeczy. To było coś w stylu, Marcin, wyciągnąłeś już mielone z zamrażalnika na obiad? Ja już prawie dochodzę, a ona, Marcin, mamy nadpłatę za gaz, a jesteśmy na ryczałcie. Jak to rozwiązać? Ja próbowałem wszystkiego. Ja próbowałem nawet jednej takiej pozycji, przy której wydawałoby się, że nie może mówić. A jednak... Tak gazownia to rozliczy.